Premier Mateusz Morawiecki wzywa Unię Europejską do stanowczej reakcji na ludobójstwo na Ukrainie. Po raz kolejny apeluje o wprowadzenie skutecznych sankcji na Rosję. Jeszcze przed doniesieniami o zbrodniach dokonywanych w Buczy pojawiały się przecieki z Brukseli, że Unia chce rozluźnić wcześniej wprowadzone sankcje. Europejskie sankcje nałożone na Rosję przestają działać. Wartość rubla wróciła do poziomu sprzed inwazji Kremla na Ukrainę, mówi premier Mateusz Morawiecki. Co to znaczy? Dla każdego z nas, dla wszystkich w Europie. To znaczy, że rosyjska gospodarka obroniła się przed tymi sankcjami, które zostały nałożone. Muszą zostać nałożone zdecydowane sankcje na społeczeństwo rosyjskie. W weekend pojawiły się doniesienia, że Bruksela chce złagodzenia sankcji. Chodzi m.in. o wznowienie sprzedaży do Rosji części zamiennych dla ekskluzywnych samochodów oraz produktów luksusowych, a także wznowienia współpracy kosmicznej i dostaw paliwa do elektrowni jądrowych. To efekt europejskiego uzależnienia od Rosji, wskazuje ekonomista Paweł Dołkowski. Mamy ciastko i chcemy zjeść ciastko. Tak się nie da na dłuższą metę, ponieważ no jeszcze raz, te gospodarki są tak powiązane ze sobą biznesowo-gospodarczo, że sankcja nałożona na jeden kraj będzie się odbijała czkawką w drugim, trzecim, czwartym. Aby zrównoważyć luzowanie ograniczeń, Bruksela zaproponowała m.in. wprowadzenie zakazu eksportu paliwa lotniczego do Rosji, wykluczenie Moskwy z przetargów oraz sankcje na import drewna, ryb i produktów morskich. To da znikomy efekt, wskazuje poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk. Urzędnicy, no właśnie, mówią, przygotowujemy piąty już kolejny pakiet, który pogorszy sytuację Rosji, i przedkładają propozycje, które no właśnie wyglądają tak, jak wyglądają. Wyglądają na żarty. Dlatego premier Morawiecki wezwał unijnych liderów do spotkania w ramach Rady Europejskiej w celu wypracowania skutecznych sankcji na Moskwę. Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Lawirowania. Prezydent Francji zapowiedział stanowczą reakcję na ludobójstwo na Ukrainie. Nowe sankcje powinny być uzgodnione z europejskimi sojusznikami, przede wszystkim z Niemcami, i dotyczyć węgla oraz ropy naftowej. Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Niemcy do tej pory wstrzymywali wprowadzenie skutecznych sankcji, opóźniali też przekazywanie broni na Ukrainę. Teraz kanclerz Scholz deklaruje. Razem z sojusznikami w najbliższych dniach zdecydujemy o dalszych środkach. Prezydent Putin i jego zwolennicy odczują konsekwencje. Nie wiadomo, czy Niemcy poprą twarde ograniczenia proponowane przez Polskę. Najważniejsze jest to, żeby słowa wypowiadane przez polityków miały odzwierciedlenie w prawdziwych, realnych działaniach. Podkreśla politolog Marcin Krzyżanowski. Projekt nowych unijnych sankcji jest na etapie negocjacji. Pakiet ujrzy światło dzienne najprawdopodobniej w czwartek. Stanowczą reakcję na ludobójstwo już zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Zamierzamy nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Do społeczności międzynarodowej zwrócił się po raz kolejny prezydent Ukrainy. Wystosował zaproszenie dla polityków, którzy przez dekady wspierali Putina. Ja zaproszę pani Merkel. Zapraszam panią Merkel i pana Sarkoziego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego doprowadziła ich polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. Zobaczą na własne oczy torturowanych Ukraińców i Ukrainki. Już wiadomo, że z zaproszenia nie skorzysta była kanclerz Niemiec, która podtrzymuje swoje stanowisko, że dla Ukrainy nie ma miejsca w NATO. W wywiadzie dla tygodnika Sieci wicepremier Jarosław Kaczyński przypomniał, że przez lata Rosja korumpowała zachodnich polityków. Rosjanie mają siłę niekontrolowanych i bardzo dużych pieniędzy, państwowych i półpaństwowych. Za setki miliardów takich pieniędzy można kupić wiele, także wielu ludzi. Zwłaszcza w świecie, w którym życie jest zdefiniowane jako użycie, a nie służba. Politycy też temu ulegają. Tymczasem w weekend w Berlinie odbyła się prorosyjska manifestacja. Jej uczestnicy oficjalnie protestowali przeciwko rzekomej dyskryminacji osób pochodzenia rosyjskiego. Nie brakowało jednak flag z sierpem i młotem oraz literą Z, symbolizującą rosyjskie wojsko atakujące Ukrainę.